Siemaneczko widzowie, zapraszam Was do nowego odcinka, tym razem spod mojego sklepu. Znaczy to nie jest mój sklep, ja po prostu kupuję tutaj mamroty. Nie, kupuję tutaj napoje procentowe. Od dłuższego czasu chodzi mi po głowie, żeby dzielić się z Wami tematami związanymi ze zdrową i niezdrową żywnością. Właściwie przecież ta niezdrowa, ta zwykła żywność jest w głównym nurcie, wszyscy jej kupujemy, więc warto byłoby być bardziej świadomym konsumentem, wiedzieć skąd to w ogóle wszystko się bierze, dlaczego czegoś jest tam więcej, dlaczego czegoś mniej. Czy są jakieś produkty, w których jest mniej tych różnych chemikaliów? Dlaczego w ogóle są przekraczane normy? Nie chodzi o to, żeby kogoś hejtować, doszukiwać się, że korporacje, rządy, ustawy, sanepidy, rolnicy. Chodzi o to, żebyście byli bardziej świadomymi wyborów i wiedzieli, dlaczego w czymś jest czegoś więcej. Będę też opowiadał o różnych takich kwestiach, na przykład jak znaleźć dobrego rolnika na targu, jak rozpoznać zdrową żywność ekologiczną. I na tej właśnie ławeczce będę zapraszał różnych gości. Więc jeżeli Wam się to podoba, jeżeli chcecie, żebym to robił, to lajkujcie, subskrybujcie mój kanał i może nawet dzielcie się tym materiałem. Do zobaczenia!